Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie Fortu Góry Gradowej. Jest to obiekt wyjątkowy w skali całej struktury historycznej Gdańska. Dosyć zapomniany, szczególnie przez turystów. I powiem szczerze, że szkoda, że jest zapomniany, ponieważ czasami określa się w tej chwili Górę Gradową, cały obszar, łącznie z parkiem przy ulicy Powstańców, jako Central Park Gdański. Ja wiem, że to jest może określenie trochę na wyrost, ale powiem szczerze, powoli obiekt zaczyna się zamieniać właśnie w taki park wewnątrz tętniącej tkanki miasta. Zapraszam teraz Państwa na krótką podróż po historii fortu, a zaczniemy od najwyższego punktu na terenie obiektu, czyli od bastionu jerozolimskiego, zastrzegam, błędnie nazywanego Górą Gradową, ponieważ Góra Gradowa to jest cały obiekt, na którym w tej chwili jesteśmy. Zaś ten, to wzgórze z krzyżem, to jest bastion jerozolimski. Skąd nazwa jerozolimski? Proszę Państwa, kiedy Gdańskiem władali krzyżacy, na Górze Gradowej, głównie na jej najwyższym szczycie, czyli właśnie na późniejszym bastionie jerozolimskim, w rocznicę zdobycia Jerozolimy krzyżacy urządzali inscenizację zdobycia miasta. Natomiast część z nich przebierała się za Saracen, część była w swoich strojach zakonnych, rycerskich i odtwarzali scenę zdobycia miasta. I stąd w tradycji gdańskiej znalazło się określenie po prostu wzgórze jerozolimskie, potem bastion jerozolimski. Na terenie fortu możemy zobaczyć w paru miejscach mur z oknami wbudowany w ziemię. Cóż to są za obiekty? Są to laboratoria amunicyjne, czyli miejsca, w których sporządzano pociski do karabinów i dział. Czasami pyta pytanie, dlaczego po prostu nie można ich było magazynować w odpowiednich pomieszczeniach, prochowniach. Proszę Państwa, z bardzo prostego powodu. W XIX wieku pociski wykonane były z papieru, to była tulejka papierowa, na końcu której była kula ołowiana, zasypana prochem strzelniczym. Papier przyjmuje bardzo szybko wilgoć, tak? Proch jest też bardzo hydroskopijny, bardzo szybko przyjmuje wilgoć. Krótko mówiąc, trzymano i papier, i proch osobno. Proch w beczkach, w osobnych prochowniach. Zresztą Państwo widzicie takie drzwiczki na samym końcu. Tu była prochownia. Proszę zwrócić uwagę, zabudowana specjalnie w wale. W razie zagrożenia żołnierze przynosili proch, papier, odlewali kule, zanosili wszystko do laboratorium i tutaj przygotowano. Takich laboratoriów na terenie fortu w tej chwili widocznych z zewnątrz są cztery. Piąte laboratorium z numerem 1, jako ciekawostkę Państwu powiem, jest po Państwa prawej stronie. To jest ta słynna willa. Tutaj w tej chwili znajdują się biura Centrum Hevelianum i Twierdzy Gdańsk, a w jej podziemiach można zobaczyć relikty właśnie laboratorium numer 1. Bastion Jerozolimski, najwyższy punkt na terenie fortu, 53 metry nad poziomem morza. W tej chwili jest to bardzo spokojne miejsce, punkt widokowy. W czasie obleżeń Gdańska w 1734, szczególnie w 1807 roku, bastion jerozolimski pochłonął życie paru tysięcy ludzi. O niego toczyły się zażarte walki. Za chwilę przejdziemy do wystawy Wehikuł Czasu, która, powiem szczerze, opowiada się sama. Wchodzimy do poszczególnych schronów bojowych. Tam mamy prezentacje, czyli manekiny, swojego rodzaju dioramy i lektor, głosy znanych polskich aktorów opowiadają daną historię. Proszę zwrócić uwagę, że schrony to też taki rodzaj ostatniej linii obrony. Mamy tutaj otwory strzelnicze. Do czego służyły, zaraz Państwu zademonstruję. Prosta sprawa. Więcej tłumaczyć chyba nie trzeba, prawda? Dobrze, teraz mam dla Państwa pytanie. Do czego służył ten otwór u góry? Tak na logikę. Do rzucania, dobrze, czego? Panowie, ktoś tu był w wojsku w ogóle? Jakieś szkolenie wojskowe, coś takiego? Proszę Państwa, granaty. Tak, krótko mówiąc, jeżeli bylibyśmy przeciwnikami, którzy stanęliby tutaj przed schronem, to ktoś mógłby nam bardzo niemiłą niespodziankę rzucić pod nogi. Ciekawostka związana z 1807 roku. Załoga gdańska wynosiła prawie 30 tysięcy żołnierzy, z czego połowa to byli ludzie mówiący w języku polskim, lub może raczej byśmy określili w narzeczach języka polskiego, czyli to byli Mazurzy, Warmiacy, Kociewiacy i Kaszubi. Z drugiej strony fortu atakowały oddziały francuskie, wśród których byli także Polacy, Legia Dąbrowskiego. Proszę Państwa, często zapomina się, że tutaj na forcie Góry Gradowej właśnie w 1807 roku jedni dla cesarza Francji, drudzy dla króla pruskiego walczyli Polacy z Polakami.
właśnie tutaj, ponieważ regimenty, które stacjonowały, jednego z nich, 52. Regimentu Piechoty Pruskiej, mam mundur na sobie, były w głównej części właśnie złożone z ludzi mówiących w języku polskim. Więc prawdopodobnie rzucali przekleństwa w języku polskim przeciwko sobie, strzelali do siebie, kuli się bagnetami. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że w pewnym momencie oblężenia dowódca pruskiej załogi miasta, generał Kalkreuth, powiedział, że na Górze Gradowej warte mają trzymać tylko Polacy, ponieważ Niemcy strasznie uciekają na stronę francuską. Ciekawostka, prawda? Zapraszam. Napoleon, jest to hasło, które kojarzy się każdemu. No może jednemu z ciastkiem, drugiemu z koniakiem, ale ogólnie każdy wie mniej więcej, kim był Napoleon. Ten stół stoi w tym miejscu, z którego jest piękny widok, no dzisiaj nam słońce w twarz świeci. Teraz można powiedzieć drugi nieoficjalny punkt widokowy. Piękny widok na główne miasto. Cesarz prawdopodobnie był na terenie fortu, zaraz po zdobyciu miasta, w czerwcu 1807 roku, gdy wszedł na teren fortu, który był totalnie rozkopany przez pociski w czasie oblężenia, powiedział, że niepodobnym było bronić się tutaj tak długo. W ten sposób oddał hołd wszystkim, którzy bronili fortu w 1807, w tym naszym rodakom, którzy w mundurach pruskich musieli tutaj walczyć. Proszę Państwa, Napoleon kiedyś powiedział, że Gdańsk jest kluczem do wszystkiego, a fort Góry Gradowej był kluczem do Gdańska. Kto panował nad fortem, ten miał miasto. Zresztą krótka odpowiedź, dlaczego gdańszczanie chcieli ufortyfikować w ogóle to wzgórze. Proszę Państwa, jeżeli ktoś postawi tutaj armaty, to ma miasto podane, tak krótko mówiąc. Pierwszy raz armaty postawili tutaj husyci, potem oddziały króla polskiego Stefana Batorego. I gdy właśnie zbliżał się okres potopu, gdy zbliżała się wojna ze Szwecją, gdańszczanie stwierdzili, że dość tego, trzeba coś z tym zrobić. W tej chwili wejdziemy do tunelu zwanego w terminologii fortyfikacyjnej poterną. Poterna to jest tunel biegnący przez wał. Proszę zwrócić uwagę, teraz możemy zobaczyć, jakiej grubości są wały na terenie fortu Góry Gradowej. W tej chwili wychodzimy z głównego obiektu, z głównego majdanu, na tak zwane niskie czoło kurkowe. Zresztą to jest błędna nazwa, tak samo jak spotkacie się Państwo w literaturze. Wysokie czoło kurkowe, niskie czoło kurkowe, są to sztuczne nazwy. Na terenie fortu mamy tak, mamy bastion jerozolimski, bastion Schütz, czyli można na polski tłumaczyć kurkowy lub strzelecki, czyli ta część, na której w tej chwili się znajdujemy. Zapraszam Państwa.